25 czerwca 2020 roku. Piotr się kłania z tej strony. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Dzień spadkowy w dniu wczorajszym. Oczywiście tłumaczymy to wszystko wzrostem nowych zachorowań, jeśli chodzi o koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Również Europa odnotowała od wielu dni pierwszy raz wzrost nowych case'ów. Również kwestia ofiar śmiertelnych. Oczywiście to jest kwestia też przełożenia na ekonomię i na gospodarkę światową, która z tego powodu jakby no, chciał, nie chciał, zwolni, po części już zwolniła, na pewno to jest, jak, znowu, żeby może nie przesadzić, być może, że to jest dopiero kwestia pierwszej fali, żeby tu nie używać jakichś wielkich słów i tak dalej. Oczywiście indeksy dzięki płynności, która została na rynek dostarczona, zostały oderwane od rzeczywistości. O tym żeśmy sobie wielokrotnie mówili. Natomiast no, mamy ten dzień spadkowy i takie trochę kombinacja, bo spadliśmy w dniu wczorajszym, a zbliżamy się do końca kwartału. W związku z tym ewentualnie, czy jest szansa na czyszczenie okien, czy po prostu tym razem będzie inaczej. No niestety z perspektywy niedźwiedzi bym bardziej powiedział, że no, to jeszcze nie tym razem. Może początek lipca i bardzo bym uważał, ale z perspektywy DAX-a, którego tutaj sobie będziemy próbowali rozszyfrować, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Przede wszystkim o tym mówiliśmy, gdzie DAX dojechał, do jakiej strefy podażowej DAX dojechał i w jakiej strefie podażowej DAX zareagował. Jedna istotna rzecz to był ostatni wzrost, który mieliśmy w stosunku do tej strefy podażowej, a jak wyglądały wzrosty poprzedzające dojazd do tej strefy. Zróbcie swoje zadanie, zmierzcie te ruchy i będziecie widzieli, o czym mówię. Dlaczego to takie istotne? Bo teraz ruch, ostatni ruch do góry, do strefy podażowej w tym miejscu, ok, został bardzo mocno odrzucony. W ramach tego wzrostu tego typu cofnięcia nie mieliśmy, chyba że spróbujemy tutaj jeden do jednego w ramach tego cofnięcia zrobić. Natomiast podbicie będzie teraz istotne. Bo jeśli mój tok rozumowania z tym wzrostem równymi falami do góry, gdzie ostatnia była bardzo krótka i dojechała tylko do podaży, została bardzo mocno odrzucona, to jeśli sobie to pomierzymy, to zobaczymy od razu, jak wyglądało podbicie po tym mocnym odrzuceniu. Nic innego jak ta sama fala wzrostowa. Jeśli ten mój tok rozumowania jest prawidłowy i we wtorek mieliśmy kwestię poszukania stop lossów i kwestie związane z odrzuceniem, no to teoretycznie, jeśli spadaliśmy z okolic 12900 do 11600, czyli w okolicach 1300 punktów, no to powinniśmy jakieś 11300 zrobić, robiąc 1 do 1, ok, z tych poziomów. I teraz 11300 to jest kolejna rzecz, która wpisuje się bardzo ciekawie w tą całą kwestię związaną z tym tokiem rozumowania, bo to jest dokończony biznes, jeśli chodzi o górny swing i później wybity i nietestowane poziomy, ok? Czyli wszystko tutaj w przypadku DAX-a wpisuje się w bardzo ciekawą całość 1 do 1 i nawet tylko traktując to jako korektę, te 11300, 11200 na DAX-ie według mnie do przetestowania. Tylko tak jak mówię, czy już teraz, czy jeszcze rynek odpuści w związku z końcówką kwartału, końcówką miesiąca w czerwcu i rozpoczniemy coś większego na początku lipca, czy już zobaczymy kontynuację w tej chwili do spodu. Pytanie otwarte, pytanie za milion dolarów. Jeśli ktoś zna odpowiedź, to poproszę o szybkiego maila. Schodząc na niższe horyzonty czasowe, schodząc na 30 minut, próbując w jakiś sposób dopasować się z perspektywy intraday, to popatrzmy sobie na kwestię, przepraszam, popatrzmy sobie i spróbujmy dopasować na kwestię tego, z czym mamy do czynienia intraday, jeśli chodzi o tę próbę zwrotu w dniu dzisiejszym, bo ona jest odrobinę ponad to, co w ramach tej fali do spodu widzieliśmy. Spróbujmy przyrównać z jakimś wzrostem. Raz, pasuje. Dwa, pasuje. Trzy, pasuje. Cztery, prawie pasuje. Lekko naciągane. A w związku z czym? Obserwacja na sesję w Stanach Zjednoczonych, na otwarcie na kasowym, to jest
12200, zbliżenie się do tych poziomów, 12200, 12220, dwa rozwiązania są możliwe. Bo jak widzimy, biznes został dokończony, wcale nie musimy jechać po stopy, ok, to rozwiązanie numer jeden. Tu widzimy, że ten biznes został dokończony idealnie. Spadaliśmy Azja, na kasowym dokończyliśmy biznes, albo w związku z tym, że na kasowym wiemy, gdzie są stopy, możemy pojechać odrobinę wyżej, w okolice 12250, 12270. Jeden z tych dwóch wariantów prawdopodobnie będę próbował rozgrywać oba i z perspektywy niższych poziomów dość istotna kwestia, jak to z perspektywy intraday próbować rozgrywać na zasadzie próby zejścia pod dość istotne poziomy. W tym wypadku mówimy o dzisiaj testowanych 12 tysiącach i z perspektywy, gdyby się udało tutaj podczas sesji w Stanach rozegrać ten temat tak, jak sobie rozmawiamy, to pierwszym celem oczywiście dzisiejsze dołki, dopiero drugi cel, te minima, o których sobie wspominaliśmy w okolicach 11300, po złamaniu naturalnego psychologicznego poziomu 12 tysięcy, jeśli chodzi o DAX, tak to wygląda. Z perspektywy Edka na sesję w Nowym Jorku testujemy poziomy związane z otwarciem roku, o tym sobie rozmawialiśmy. Dość według mnie istotne poziomy, tak? Bo to jest kwestia w tej chwili próby utrzymania złamanego over-under, ok? To jest kwestia utrzymania ostatniego lokalnego miejsca słabości, to jest kwestia tego dokończonego biznesu tutaj i wybitego i próba utrzymania tych poziomów. To jest również kwestia utrzymania tego over-under. Mnóstwo poziomów nam się tutaj łączy. Oczywiście sytuacja na rynku jest taka, że no, po to są opory i wsparcia, żeby je łamać. Natomiast gdzieś tę szansę tutaj Edek być może na początku sesji w Stanach dostanie. Natomiast żebyśmy się dobrze zrozumieli. Risk off, jeśli będzie, no to Edek nie wytrzyma tej presji i prawdopodobnie przetestujemy poziomy związane z otwarciem tygodnia, a jeśli te poziomy złamiemy, to prawdopodobnie przetestujemy 50% tego range'u tutaj, tak, tego ostatniego lokalnego miejsca słabości. Mówimy o okolicach zbliżonych do 1.11, a to już nam otwiera drogę do retestu psychologicznego poziomu 1.10. Dla mnie dość dużą zmyłką był ten tak potężny wzrost, tak? Dlatego jeszcze tutaj w okolicach otwarcia roku Edek dostanie ode mnie szansę z perspektywy longów podczas sesji za oceanem. To również wpisuje się bardzo ciekawie w ramach wykresu, z którym mamy do czynienia, jeśli chodzi o intraday i poziomy, które testujemy w chwili obecnej, chociażby cała ta baza, która w tej chwili jest testowana, jeśli chodzi o Edka. Bo lepiej, znacznie lepiej, ale o tym też mówiłem, że na Edka wpływ będzie miało to, co się dzieje na eurofuncie po złamaniu, po wybiciu w górę 0,90. Te zachowania na Edku są trudniejsze do przeczytania, ale tak jak mówiłem, znacznie łatwiejszy będzie funt. I jeśli ktoś słuchał uważnie i odrobił swoje zadanie domowe, to gratulacje z perspektywy ostatnich wydarzeń, bo funt pojechał po linii, o której sobie rozmawialiśmy, zrobił 1:1 do spodu. Podbicie, o którym tu mówiliśmy, zostało idealnie zrobione z nadbiciem stopów i odrzuceniem w dniu wczorajszym za jednym razem. Z perspektywy funta dojechaliśmy do dość istotnych poziomów, stąd to odbicie miało miejsce. My żeśmy szukali miejsca dokąd, tak? Jeśli oczywiście w tej chwili te stopy tutaj są pierwszym celem, kolejnym poziomem, z którym przyjdzie się zmierzyć sprzedającym, będą okolice 21.40, dokończenie biznesu w tym miejscu. Natomiast według mnie w dalszym ciągu psychologiczny 1.20 i 1.1965 wynikający z wykresu to są te docelowe na ten moment poziomy, jeśli chodzi o sprzedających. W związku z czym jak pod tego funta, bo dalej twierdzę, że pod funta będzie się łatwiej podłączyć. Wiecie, że ja rzadziej używam 4-godzinny wykres, pewne rzeczy byłyby lepiej widoczne na 2-godzinnym, nie mamy tego na MT4.
jakbyśmy z perspektywy intraday próbowali pod tego funta podejść, zwłaszcza, że mamy tutaj z dnia wczorajszego ten nieudany atak na ewentualną linię i mamy dość ciekawy poziom, a mianowicie złamane ostatnie dolne cienie, które mogły działać jako poziom dolnego swingu, łącznie z poziomem otwarcia na tej świecy. Mówimy o poziomach zbliżonych do 24,80-25. Jeśli zobaczylibyśmy swojego rodzaju spike w tym kierunku, który mógłby mieć mniej więcej tego typu dystans w sumie, ok, to będzie to miejsce dla mnie do podejścia, jeśli chodzi o funta, ze stopami powyżej 25,40. Tak to wygląda na ten moment. DAX, szukam krótkich, funt, szukam krótkich, EDEK dostanie szansę z drugiej strony rynku z perspektywy poziomów, na których jesteśmy, albo w zależności od tego, jak będziemy wyglądali w momencie otwarcia rynku kasowego w Stanach Zjednoczonych, jak będziemy wyglądali na eurofuncie, ale to jest zadanie domowe dla Was w ramach pytań, wiecie gdzie nas znaleźć, czy profil na TradingView, czy grupa na Facebooku. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!